Cześć, 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 cześć! Wiem, powiedziałem to 3 razy, moi drodzy. Zaczynamy tu, gdzie kończyliśmy ostatni odcinek. Zupełnie trochę tak, jak miało miejsce w, moi drodzy, z 7 epizodzie i 8, tak? Bo 8 zaraz po 7. Kontynuujemy sobie fabułę. W ostatnim odcinku, jak wiecie, gra... Po prostu przekierujcie ją z mniej istotnych systemów. Pam, 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 pam. Gramy sobie w Star Wars. Moi drodzy, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy sobie na Starkillera. Troszkę, nie wiem, czy mamy o tym świadomość, że to jest samobójcza misja, czy nie. Ale jest, moi drodzy, samobójcza misja, w teorii. W sensie, tak powinna wyglądać, nie? Aczkolwiek, pewnie, cała tam załoga jednak w jakiś sposób się łudziła, że jadą tylko, wiecie, wyłączyć te osłony i wrócić, tak? W sensie, że my sobie wyłączymy osłony, my sobie krócej wylecimy i przeżyjemy i będzie fajnie. Pewnie tak myśleli, może nawet sam Han Solo tak myślał. Nie chcę wam to, wiecie, spoilerować. Niepotrzebnie. Mhm. Jest dla kogo? Aha, nie, wstecz. Tu po prostu możemy odpalić level. Dobra, to drugie trzeba jeszcze zrobić. Dobra, nie chcę leveli, nie chcę przechodzić leveli. To może jednak nie to mam tu zrobić, nie, no to mam zrobić, bo tam mi kierowało wszystko. Tak, zdecydowanie tam mi kierowało wszystko, tu gaz to sobie odpuszczamy. Trzeba to robić szybciej, bo moc ucieka zanim dotrze do hipernapędu. Dobra, musimy zasilić też to drugie, nie, tylko... A teraz musimy zasilić to pierwsze. Nie, czekajcie. Aha, dobra, to musimy zeskoczyć tu w dół. Nie, tak? Nie. Czemu nie ogarniam? No myślę, że po prostu drugie musimy jeszcze zrobić, nie? No nie mam, moi drodzy, idei. Skądś muszę mieć klocki, elementy. O, tu jest sypialniane takie. Może ja coś tu mogę szczelić. No nie no, mogę rozwalić to, ale to mi nic nie daje, moi drodzy. Aha, dobra, jeszcze mogę budować na środeczku, moi drodzy. Czy to mi coś dało? Nic. Czekajcie, moi drodzy, teraz jest moc tu, tak? Ja się domyślałem, że to może być jakaś gra logiczna. Czyli czekajcie, przelewam teraz tu, przelewam całą moc, tak? Teraz niszczę tu. Teraz buduję na górze, tak? Klocko grał. To jest gra dla dzieci. Okej. O to chodziło? Chyba nie. No ale jestem tu. I teraz ta cała moc uleciała. Czekajcie, więc jeszcze raz. Budujemy tu. Co są w ogóle te żółte kropki? Tu jest pełna moc. Niszczymy to. Budujemy u góry. Przedostało się tu. Ale co teraz? Może to już? Idziemy do żółtej kropki. Zobaczymy, czym jest żółta kropka. Nie wiem, moi drodzy, żeby nie było, że to będzie ten level taki, wiecie, nielevelowaty. Z tego względu, że za długo będę tracił, myślał... Co to jest? O, co to jest? Kapsuła ratunkowa? Nie, jakieś ukryte pomieszczenie. Żeby nie było, że za długo myślę po prostu i kurde, to będzie takie międzylevelowie. Międzylevelowie. Mhm. No mam nadzieję, że tak nie będzie. Troszkę pieniędzy zawsze się przyda... Czemu mam tak mało pieniędzy w ogóle? Ostatnio fakt, kupiłem kilka postaci. To naprawdę uświadamia, kto z twojej ekipy zna się na swojej... No. Niestety z mojej nie znam się tam. Nie! No ale jestem tu, no czemu nie mogę, kurde, rozpocząć misji? Dobra, moi drodzy, nie do końca wiem, co trzeba zrobić w tej chwili. Na pewno nie mogę rzucać granatami po swoim własnym statku. Fajnie, żebym tu misiał. Ciekawe, czy to jest miś Kylo Rena, naszego syna Bena. W sensie nie Czubaki i Fina. Hana i Lei, moi drodzy. Ciekawi mnie, co się tam podziało i ciekawi mnie, czemu nie mogę ruszyć. Czemu nie mogę wejść tutaj.
No. No i co jest? Co jest, moi drodzy? No czekajcie, to mnie dalej jakoby też kieruje tu. Czyli, że jednak nie rozwiązałem tej zagadki. No dobra. A, nie lubię, nienawidzę, moi drodzy, takich momentów. Nienawidzę takich momentów. No i jestem tu. Poziomy mocy są już w porządku. Wprowadź współrzędne do komputera nawigacyjnego. No i what now? No czekajcie, no bo mogłoby wychodzić na to, że tu musimy cofnąć. I teraz musimy wybudować tu. Ale nic to nam nie da, bo... Kurde, dało! Okej, okay, dało nam to coś. No dobra, tego bym się nie spodziewał, moi drodzy. Aj, dobra, wydawało mi się, po prostu muszę wyrównać właśnie to, żeby w dwóch było tyle samo. Klocko grał, ty się ogarnij, pamiętaj, to jest gra dla dzieci. Dla dzieciaków. Dobra, baza Starkiller, moi drodzy. Patrzcie, jak mam to w ogóle fajnie rozpisane. Tuonkati! Co to za planeta Tuonkati i Kerok, moi drodzy? Nie wiem. Nie wiem, ale kiedyś się dowiem. Natomiast dziś się dowiem, że lecimy na Jakku. I Jakku... co ja gadam, patrzyłem na Jakku. I baza Starkiller też się dowiesz, ja tam lecę na sabotaż Starkillera, moi drodzy. Sabotaż Starkillera i rozdział 8. Pomimo tego, że to jest 9 level. Jeżeli was to dziwi, to nie was to nie dziwi. Po prostu pamiętajmy, że pierwszy level miał miejsce na Endorze. Nie był liczony jako level. Dlatego tutaj 8 się nie zgrywa z 8. A teraz czytam profesjonalnym głosem, wyciszając muzykę w tle, żeby nie blokowali odcinka. Rozdział 8. Sabotaż Starkillera. Następnym celem Starkillera ma być baza ruchu oporu. Powstaje więc desperacki plan zniszczenia ogromnej superbroni. Ale brzydko im wyjustowało to między zniszczenia ogromnej. Ktoś tam chyba zasnął, wyspał na spacji. Nie będąc w stanie przedostać się przez osłony chroniące Starkillera, Han Solo, Finn i Chewbacca wyruszają z odważnym planem infiltracji szeregów wroga. Tak jest, moi drodzy. Wyruszamy więc. Wyruszamy. Ta trójka wyrusza, by to zniszczyć. Spoiler jest taki, że jest też tam Rey. Jest też tam Rey. Znaczy, wiemy, że jest tam Rey, bo Kylo ją porwał. Pytanie, czy to będzie znów jeden z tych leveli, gdzie mamy dwa levele, w sensie, że wiecie, rozdzielamy i najpierw gramy Kylo, później, przepraszam, właśnie nie Kylo, Rey i Finem. To czy to będzie jeden z tych leveli, których ja nie lubię, w sensie, lubię ogólnie grę, ale czy to będzie jeden z tych leveli, gdzie, wiecie, mamy coś, gdzie mogliśmy upchać z tego dwa różne levele zrobić, czyli najpierw być Rey, a później być Finem. A oni to upchali w jednym odcinku, robiąc z tego 40-50-minutowy odcinek. To się, moi drodzy, zaraz okaże. Mam nadzieję, że jednak nie będzie. Uwaga, karkołomne wychodzenie z nas przestrzeni i ja zamilkam. Tak jest. Okej. Okay. No tak, to co, można żyć na statku. O, już nie można żyć. Piękny hamulec. Ale sokół taki niepiękny. Taki UCS zdecydowanie, nie? Dobra, moi drodzy. Czas zniszczyć Starkillera. Ta flaga się przyda? Nie. Tak, tobie jest zimno? Za tą granią jest kanał burzowy. Tamtędy wejdziemy. Okej, okay. Ówczesne prop droidy na nas lecą. No nie dobrze. Droidy wartownicze. Chyba masz przy sobie blaster, nie? Aha, a czemu nagle już nie mam miecza? Nie. Okej, okay. 5 probroidów musimy uszczelić w ten sposób. I dostaniemy coś za to, moi drodzy. Na pewno nie dostanę za to pieniążków, które właśnie straciłem. Chociaż prawie nie miałem. Dobra, trochę dewastujemy, trochę się musimy tam dostać, moi drodzy. Rebelia, a właściwie ruch oporu. Cokolwiek to jest, bo moi drodzy, dalej do dzisiaj nie mamy wytłumaczone, przeciwko czemu oni się ruchują, operują. Więc to jest cały czas w sferze niewytłumaczonej. Okej, okay, mamy jakiś jumper, power jump. Paweł Jumper, przepraszam. Sektor 47 jest w tamtą stronę. Dobra, Paweł Jumper nam nic tutaj nie wnosi. A mamy jednak miecz świetlny, spójrzcie, moi drodzy. Jednak mamy miecz świetlny. No i musimy go teraz wykorzystać. Prawie jak Qui-Gon Jai. W jedynce, tak? Gdzie wykrajał te drzwi do statków Federacji. Więc prawie jak w jedynce. No co jest, powinien mu to ułożyć teraz. Tu musimy na pewno pociągnąć. Okej, okay, może teraz będę mógł ułożyć. Tak jest, teraz mogę ułożyć. Aha, bo to pewnie będzie duży cały ten, nie? Nie, to nie będzie duży cały ten.
Ty wskakujesz? Czy ja? Okej, moi drodzy, tak jest, bo bez tego to było zbyt lekkie. O to tu chodziło, żeby być takim ciężkim tym czymś. Oczywiście czujmy ładunki, od tego jest, by mieć, moi drodzy, ładunki. Siop. I uwaga, uciekamy, bo będzie łupi dup 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 dup. Moi drodzy. I idziemy, tak? Kilka odcinków temu, nie pamiętam, co było na Gwiezdnych Wojnach czy City Undercover, nie wiem, czy pamiętacie. Był taki motyw, że szedłem, co chwilę wstawałem, musiałem mi stawić wodę, obiad i tak dalej. Całkiem zabawne, nie? W ogóle fajnie, podoba mi się, jak prowadzę, moi drodzy, ten kanał. Podoba mi się to gadanie do was. Takie długie, fajne gadanie, że możemy, naprawdę się można wygadać. Dobra, przypadkiem zupełnie go oczywiście trafiłem. Podoba mi się to wygadanie, moi drodzy, natomiast nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że kurde, w sumie zaraz też muszę iść stawić obiad. Zaraz muszę iść stawić znów obiad, także znów będę musiał tu przypauzować, powstawiać obiady i tak dalej. Dobra, ale zobaczymy, w sumie może się uda przez odcinek. Chociaż zobaczymy, ostatni był długi, prawie 40 minut. Jeżeli dzisiaj będzie tak samo długi, to nie ma opcji, bo ja mówię, muszę to nagrać i muszę jednocześnie zrobić obiad, tak? Gdy moja dziewczyna wróci z pracy, by obiad był gotowy, tak jest, moi drodzy? Tak ma dobrze ta dziewczyna, aj nie, tak ma dobrze ta moja dziewczyna, moi drodzy. Dobrze, rozwalone. Żona wraca z pracy, obiad na stole, prawda? Normalnie zamiana ról prawie. Powinno być odwrotnie. Nie no, moi drodzy, oczywiście sobie żartujemy. Ja tam nie jestem, wiecie, jakiś tutaj taki, że kobieta gotuje, prasuje i tak dalej, moi drodzy, absolutnie nie. I proszę was, byście też nigdy nie myśleli tymi kategoriami, moi drodzy. Ale nie będziemy teraz o tym tutaj rozmawiać, prawda? Liczę, że masz na dawaj. Czwarty. Pamiętaj, że nie musimy czekać. Where is piąty? Dobra, tu coś na pewno budujemy i to na pewno będzie bałwan, za którego coś dostanę. Nie, bałwan się ino świeci, ale powinienem móc się po nim spiąć. Dawaj gościa. Ale moi drodzy, nie mogę się po nim spiąć. Dobra, mogę. Tylko trzeba pod odpowiednim kątem po prostu być. Dobra, idziemy sobie tu, bo tu jest, widzicie co? Widzicie co to jest ukryte? Czerwony klocek. Także moi drodzy, tutaj, co ja dziś zrobię na obiad, mnie zapytacie? Pewnie mnie zapytacie. He. Co ja kurde dzisiaj mogę zrobić? Dzisiaj chyba zrobię, moi drodzy, warzywa po meksykańsku z ryżem. Tak jest, moi drodzy, ważna informacja, ja raczej nie jadam mięsa, skrajnie rzadko jadam mięso, to jest bardzo ważna informacja dla was, dlatego warzywa z ryżem tu będą gdzieś odpowiednie, staram się nie jeść zwierząt, jeżeli nie, naprawdę nie muszę, co rozumiem przez nie muszę, no wiecie, na przykład, jestem gdzieś daleko, poszedłem nad morze i naprawdę, na przykład, zrobiłem wycieczkę 20 km, gdzieś będąc na wakacjach, i kurde, nie ma nic poza kiełbaską z grilla, to zjem, okej, okay? Nie daj mi się, moi drodzy, zwariować. Natomiast na pewno jestem taki, wiecie, przeciwny jedzeniu 5-6 razy w tygodniu mięsa i tak dalej, tak? Jeżeli jem raz w tygodniu, to jest absolutny maks. I to mówię o jednym posiłku, nie o tym, że raz na obiad. Chociaż różnie bywa, nie będę się, moi drodzy, tu wymądrzał. Wiecie, na przykład na święta dostanę od rodziny jakąś ręcznie robioną szyneczkę i jest powiedziane, że jeżeli jej nie wezmę, nie zjem, no to ona pójdzie do wywalenia. No to kurde, marnotrawstwo jest jeszcze gorsze, tak? Nie można marnotrawić. Ale to mówię, w ostatecznym przypadku, tak? Także moi drodzy, no temat mojego wegetariaństwa, właściwie, można to powiedzieć, fleksji wegaństwa. A ten co mi tak pokazujesz? Fleksji wegaństwa bym to nazwał, czyli takiego, wiecie, no trochę luźnego. Jest długi i skomplikowany, nie na ten odcinek. Może kiedyś o tym porozmawiamy, ale pamiętajcie, że też, że nawet jeżeli nie chodzi o względy etyczne, to po prostu nie do końca jest zdrowe tak bardzo często jadać mięso, prawda? No, po prostu nie jest to zdrowe. Tam były takie statystyki, czerwone chyba raz w miesiącu, bo nawet dwa razy w miesiącu tylko. Dobra, tu jest coś pod miecz świetlny, a ja jeszcze nie widzę co kompletnie. Aha, dobra. Także, moi drodzy, a ryby tam raz w tygodniu czy dwa, nie? Chyba. Mogę coś się pokręcić teraz, żeby nie było, ale... tak czy siak po prostu jedzenie codziennie na pewno jest niezdrowe, moi drodzy. Absolutnie jest niezdrowe, pamiętajcie o tym. Także ja dzisiaj warzywa na patelni po meksykańsku. Absolutnie to taka kuchnia jest spoko. Da się to naprawdę fajnie zrobić, smacznie zrobić i naprawdę nie czuję takiego braku mięsa. Ale nie będziemy tu o mięsie, moi drodzy, gadać, bo my tu ratujemy republikę, ratujemy galaktykę. Republika, no właśnie nie ma republiki już dawno, co ty klocko grał? Republikę to ty pożegnałeś w... Właściwie nie, znaczy pożegnałem poniekąd już grając w tego, w Complete Saga, oczywiście, pożegnałem tam Republikę, wszak, o, tu się pięknie spina, ale pożegnałem jeszcze w Clone Warsach, tak jest, moi drodzy, nie zapominajcie.
Klocko grał, jest to kanał, który powiedział kiedyś, że on chce ograć wszystkie gry, jakie słyszły z LEGO. Tak jest, moi drodzy, te słowa są cały czas aktualne, tak? Czy Czubaka tu też może wejść, czy musimy jakoś mu otworzyć to specjalnie? Nie, musimy to otworzyć mu specjalnie. W związku z tym, to się tyczy też tego, czy ja to mogę... Wow, oni tu są! Oni tu są! W związku z tym, moi drodzy, Clone Warsy oczywiście też będę ogrywał! Tak jest, moi drodzy. I tam również pożegnamy Republikę, tak? Dobra, co tu muszę zrobić? Tu muszę powinien przeciąć. Tak jest, muszę to przeciąć. Fajnie, bo ja powiem wam szczerze, dziwne, jak człowiekowi się zmienia. Ja pamiętam czasy, to był 2008, 2009, jak wyszły te Clone Warsy, nie? Serial Clone Wars. Jak on mnie początkowo się spodobał, to mówię, kurde, wow, coś jest super fajnie zrobione. Też grafika mnie drażniła, także hej. Ale mówię, kurde, po czasie, no właśnie, jakoś tak jednak średnio, no przeginają tam z tymi mocami dosłownie tych bohaterów. Kurde, no przychodzi Ahsoka, robi odszczała takie triki, że hej. I tak dalej, kurde, jakoś mi później zaczęło to znowu w drugą stronę drażnić. Ale z perspektywy czasu, gdy obejrzałem oczywiście do końca. Na przykład już z Rebelsami miałem problem, bo mówię, no kurde, nie właśnie tam już mnie znowu dalej drażniło to i tak dalej. Jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić, no okej, okay, nie o to chodziło. Można się dostać tylko no i na przykład Rebelsy na drugim sezonie, nie pamiętam w którym momencie, ile wyszło w ogóle sezonów Rebelsów, moi drodzy. Nie to, właśnie to masz ułożyć, nie to! O, bo tu musimy coś doprowadzić. Ale potrzebujemy prądu. Także nie pamiętam, ile wyszło sezon, natomiast chyba na początku drugiego, czy max trzeciego przestałem? Gdy takiego starego mistrza Jedi spotkałem, takiego starego, gdzie na jakiejś planecie i Ezra był ślepy. Nie Ezra, ten, ten. Czekajcie, bo patrzę tam się do góry. Kanan był ślepy. Musimy połączyć te przewody na górze, żeby przekierować zasilanie. Ale teraz tego nie mogę rozwalić, moi drodzy. Co tu się podziało? Teraz nie mogę tego rozwalić. Mogę też się rozwalić choinkę. No po co? Czuj, ale nie czuj. Nie czuj, tak? Czekajcie, tu coś mamy. Ale na co mnie to? Na co mnie to, moi drodzy? Nie wiem. Przydałaby mi się jakaś podpowiedź troszkę, przyznam się szczerze. Co ja teraz mam tu uczynić, bo nie mam idei, moi drodzy, nie mam idei, co na aktualnie mam to zrobić, jak to mam przejść, no wydaje mi się, że mam to rozwalić, ale no nie mogę tego rozwalić. Granatem też nie mogę tego rozwalić. Czekajcie, ja tu muszę coś chyba zrobić. Dobra, ja już wiem, co mam zrobić. Okej, tak jak widzicie, dokładnie, to muszę prowadzić tu. I to jest czasóweczka, tak jest, to zostało przeprowadzone tu i otwarte. Myś klocko grał, myś! Wy też myślcie i bądźcie z nami myślącymi. I zostawcie suba. Wiecie, to ja mówię, o, trzeba być imperialcem, aha, ty jesteś imperialcem, no tak. I zostawcie suba, pamiętajcie, że jestem największym kanałem gamingowym, moi drodzy, w Polsce, jeżeli chodzi o LEGO, tematkę LEGO oczywiście, bo ogólnie nie, są większe. Dużo większy. Ale też mogę być dużo większym, jeżeli zostawicie tu suba, moi drodzy. Więc bardzo was o to proszę. Jest to dla mnie ważne naprawdę, by ten kanał trwał, by w niego inwestować, bo naprawdę, wbrew pozorom, pomimo tego, że jest to najmniejszy z moich trzech kanałów, no to kurde, zabiera mi on najwięcej czasu, bo wiecie, jeden gameplay 40 minut, plus jakaś tam nawet obróbka, rzucenie, pierdu wokół tego wszystkiego, moi drodzy, naprawdę zajmuje mi ten kanał najwięcej czasu, a jest dla mnie najmniej opłacalny, nie tylko pod względem, bo finansów nawet nie ma, ale czekajcie. Ciekawie. Bo moi drodzy, zarobki z tego kanału są tak znikome, że praktycznie ani jedną grę tu nie zarobię, naprawdę. A takie Rise of the Skywalker Saga właściwie, to ja przez kurde 3 lata kanału nie zbieram na tą grę kupującą przy premierze. A nie zapominajcie, na przykład przy premierze ogrywałem to właśnie Star Wars, przepraszam, DC Super Villains. Także, no moi drodzy, nie ma opcji, ale po prostu nie opłacalnie, jeżeli chodzi nawet o... O właśnie o taką inwestycję czasową, tak? Że ja tu mówię, inwestuję kupę czasu, a no mówię, kurde, prawda jest taka, że mógłbym ją poświęcić na inne kanały, co by mi się bardziej opłaciło, również finansowo.
również właśnie finansowo. Więc moi drodzy, bardzo was proszę, wesprzyjcie kanał, zostawcie subika, jakąś łapeczkę, a z dzwoneczkiem to oj, jakby mi było miło, moi drodzy, jakby mi było miło jeszcze za dzwoneczek było. To sobie nie wyobrażacie, byście byli na bieżąco, byście oglądali, byście wspierali coś innowacyjnego, a nie kolejny kanał, gdzie mam, wiecie, a nie kolejny kanał, gdzie są po prostu recenzje, zwykłe rzeczy. No, tego jest mój zwykły kanał poniekąd. I oczywiście też fajnie, jak zostawicie dzwoneczek, subeczka i tak dalej. O ile jeszcze tego nie robicie, ale patrząc na suby, to przypuszczalnie to robicie. No dawaj, 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 dawaj. Aha, bo to trzeba dalej, 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 dawaj, dawaj. Daj kamienia! Dobra, ależ hajsu, moi drodzy. Jestem blisko trudza, daj, więc fajnie. Zaczyna mi burczeć w brzuchu, ale tego na wideo może nie będzie słychać. Fajnie. Temat Starkillera powinien być jakoś rozwinięty, kurde, jeszcze jakoś. Jakieś książki, nie pogardzimy jakimiś książkami, dodatkowymi komiksami, źródłami. Ty miałeś maskę, nie? No właśnie. Tak, żebym nie pogardził. Temat, patrz, jaka fajna. Fajnie, to jest fajnie. O ile fajnie może być taka baza niszcząca inne planety, oczywiście. Całe nawet układy, tak? Z jednej strony finansowo powinienem dobiegać do końca levelu, ale nie finansowo, widzę, że jeszcze kawałek tutaj mamy do przejścia. Oczywiście tu musimy dotrzeć, dać możliwość dotarcia panu Hanowi, panu Hanu, zaraz tu sobie wejdziesz, panu Hanu. Dobra, tu rozwalone jest, ale tu trzeba być właśnie panem Hefbaką. Gdzie się wyłącza, moi drodzy? No możesz nie chodzić tak wolno, nie idźcie, tu nie złapie nikogo, tu nie ma, fin, co ty? Poza tym, że to wielkie działo tak trochę jakby do mnie celowało i nawet strzela do mnie. Ło, widzicie? Starkiller właśnie strzela, widzicie to w tle? Starkiller właśnie strzelał, moi drodzy. Ajajaj. Strzelił se. Tu trzeba mieć kurasa. Ale żeby mieć kurasa, trzeba ich rozwalić, moi drodzy, tak jest. Dobra. Prawdziwy żadaj, moi drodzy, poszło szybko, tak jak mówiłem, poszło szybko. I fajnie, druga flaga, ale ja nie chcę drugiej flagi, ja chcę kurasa. A, jest kuras, dobra. Trzeba rozwalić tamto, nie widziałem kurasa, ale jest kuras. I tym pewnie zakręcimy gazior. Jeszcze tylko wciskamy kacę z takim zapychaczem, ciutkę zapychaczkę. Gaz wyłączony i dobra, chodźcie, czuj. Dawaj, po tej rurze pewnie się musisz wesprzeć. Ale ja się nie będę wspierał, ja będę czuj. Jedyny tutaj, prawda, nie, no nie jedyny jeszcze, w sumie też żyje, ale... Bo Han Solo miałem powiedzieć, już nie żyje, ale no Chewbacca jeszcze żyje. Dobra, wiem, o co chodzi. Dawaj, dobra, Chewbacca jeszcze żyje, ciekawe czy przeżyje epizod 9, moi drodzy, to mnie bardzo ciekawi. Jest mikro landspeeder. Okej, okay. Fajny motyw. Fajny, podoba mi się. Tam Starkiller cały czas wali z tego działa chyba w jakąś inną planetę. Mi się zdaje. Dobra, teraz dam nam możliwość przejścia. True Jedi mamy, także tym już się nie przejmujemy. Oczywiście tam było coś do maksowanka, ale tym też się nie przejmujemy. To sobie domaksujemy kiedyś. To sobie domaksujemy kiedyś. Tu nie zwęża się to. Niepokoi mnie to, że to się nie zwęża. Bo jak to nam się nie zwęży. Okej, okay, no tu jest. Dobra, ha. Dobra, moi drodzy. Zwężyło się. Najważniejsze oczywiście, że mamy True Jedi, tak? To jest zawsze, moi drodzy, najważniejsze. Tak, klocko grała. Kur oderwany. I co teraz? I ale nie to miałem zrobić. Okej, kur oderwany i nam się most wytworzył, moi drodzy. Ale mimo wszystko, aha, bo tu zamarza coś, dobra. Oni zaraz do nas dojdą, oczywiście. Przydałoby się coś jeszcze tutaj przymaksować, nie? Dobra, trzecia flaga. Jeszcze potrzebujemy oczywiście czwartej. Gdzieś tu czwarta się kurde czai, żebyśmy dostali jakiś bonusik. Pewnie fragment statku to będzie oczywiście. Dobra, tu coś, żeby rozmrozić, ale to trzeba być właśnie tym zmiotaczem ognia i przypuszczam, że tu dopiero będzie. Dawaj, Finn. Dawaj. I dobra, i moi drodzy, wchodzimy. No mamy trudzej, powinniśmy już być gdzieś przy końcu chyba, nie? Tego levelu, tak czy siak. No i fajnie, bo takie levele to ja, moi drodzy, oczywiście lubię. Takie nie za długie, nie za krótkie, takie w sam raz. Do pół godzinki to jest dla mnie idealny level. Nie mam pojęcia co teraz. Czy ja coś mogę tu rozwalić jeszcze? Nie. To co ja tu mogę zrobić, moi drodzy? Na pewno nie to. Pomóż mi tu, młody. Nie to. Dobra, myśl klocko grał, myśl klocko grał. Pamiętaj, że to jest jedno gra dla dzieci, tak? No nie.
Jeno gra dla dzieci, więc rozwiązanie tej sytuacji musi być naprawdę proste. Ale nie jest. Ale moi drodzy, nie jest rozwiązanie naprawdę proste. No jestem Czubaką. Aha, okej. Dobra, tu... Kurde, dobra, to widziałem, tylko że tam było pole siłowe jakoby. Dlatego, żebym tego nie ruszał, no ale że głupota, dobra moi drodzy. No zaraz pożałujesz, mój drogi. Dobra, szybkie tu jakieś niszczenie kamerków, tak? Niszczenie wszystkiego, co się da. Jeszcze jednak cały czas oczywiście pieniążki będę, moi drodzy, zdobywał. To siedzi we mnie zawsze, siedzi we mnie zdobywanie pieniądza. No, oczywiście mówię na grach, bo w życiu to mówię, to na kanałach, to ja nie zarabiam, moi drodzy. Ale jeżeli dacie mi subika i tak dalej, może to się zmieni. Pamiętajcie, że też jak będziecie mieli jakiś kanał, albo macie już kanał, pewnie też chcecie zarabiać, prawda? A bez subików tego się nie zrobi. Więc pamiętajcie, by traktować mnie tak, jak chcecie traktować też siebie. Ale dobra, moi drodzy, koniec marudzenia i tak dalej. Czyli nie marudzę przecież oczywiście, ale wiecie. Dobra, buduj tutaj coś. Możemy zajść przez ten otwór przelewowy na środku, jeśli go otworzymy. Te łańcuchy tak jest. Są do niego przypięte? I idziemy budować drugi. Ja nie wiem, czy je muszę trzymać, czy nie. Ale na wszelki wypadek będę je trzymał. Mówię, wyjątkowo, za to zaznaczam, że coraz łatwiej w tych grach zdobywać jest pieniądze. I kurde, tu patrzcie, w Gwiezdnych Wojnach faktycznie wyjątkowo szybko te pieniądze idzie złapać, te true Jedi. Aczkolwiek tak jak mówię, nie mówię, bo ostatnio właśnie w tym. W Janogi, dokładnie, w Janogi najgorzej. W porządku, ostatnio w City Undercover mówię tak samo, non stop gadam o tym, a kurde, a później mi nie idzie True Jedi. I kurde, wiadomo, to zupełnie inne granie i tak dalej, ale no. Padnijcie zobaczyć tego City Undercover, jeżeli jakimś tym jeszcze nie widzieliście. Tak mówiłem, cztery flagi to jest zdobyte to. Tu już raczej nic innego nie zdobędziemy, by zdobyć fragment statku. No trudno. O. Nie, dobra, to już było. To już było, tak że to omijamy i idziemy w dół, moi drodzy. Jest filmik chyba kończący. Więc do czego jest ten otwór przelewowy? Nieważne, już się domyśliłem. Oby tylko na dole nie było jakiejś Pik, pik, pik. Starość. Meldować. 15 minut do naładowania broni, sir. No, załamani są, ja się nie dziwię. Klasyczny tekst. A my będziemy grać dalej, moi drodzy, raczej. Tak jest. A my gramy dalej, nie mam pojęcia co teraz mamy, czy mam pojęcie co mamy zrobić, ale kurde, jestem w szoku, myślałem, że to już będzie... Czym się dokładnie zajmowałeś? Czystością. Czystością? To skąd wiesz, jak wyłączyć osłony? Nie wiem. Chcę tylko odbić Rey. Okej, oczywiście, tak jak było w klasy komplicadze. Solo, coś wymyślimy. Użyjemy mocy. Nie w taki sposób działa moc. Nie jesteś trochę za nisko. No i dobrze, dobrze, no to nie gadaj, tylko rób to. Osłony? Chyba mam pewien pomysł. Dobra, ty masz być tu, a on cię ma wziąć w górę, no właśnie. Bo zupełnie nie widać twarzy. Próbuję obejść ten problem, nosząc na swoją mieczapkę, ale ta mieszka. A i co teraz? To się nie uda. Muszę mieć hełm szturmowca, żeby przejść. A to będzie raczej domaksowanka, moi drodzy. Ściana na górze jest bardzo cienka. Mogę wyciąć otwór i wejść do koszar. Dobra, wybaczcie, muszę iść wstawić, moi drodzy, ten ryż jednak, czekajcie chwilę. Nie wierzę, moi drodzy, nie wierzę, co zrobiłem. Nie, nie chodzi mi o wstawienie ryżu. Po prostu przycisk, którym zaczyna nagrywanie i pauzuje nagrywanie, to jest F2. I to jest jednocześnie też włączenie drugiego playera, moi drodzy. Teraz muszę grać dwoma playerami. Jak się w ogóle gra dwoma playerami? Nie, nie,
mam teraz zrobić? W ogóle jak się tym gra? Niedobrze, moi drodzy, no bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Niedobrze całkowicie, moi drodzy. No i jak ja skąd w ogóle teraz droida wziąć BB-8, co? Moi drodzy, no bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo jestem niepocieszony. No trudno, jakoś ten level teraz już skończymy, tak? Co ja w ogóle buduję? Dobra, tu jest coś dla czubaki. Może się jakoś uda ten level skończyć, ale po prostu nienawidzę takich sytuacji. Okej, dobra, już wiem jak to trzeba zrobić. Nie no, czekaj. Aj, moi drodzy, no jestem zły na siebie po prostu. Nic z tego, stąd ich nie dosięgnę. Potrzebujemy jakiejś windy. No, i solo. Dobra, nieważne, nie solo. Co? Zmień solo. Aha, dobra. A którym się tu Dobra. Dobra, moi drodzy. Spokojnie. Nie. Moi drodzy, ja się nie chcę odzywać już. Ja się nawet nie chcę odzywać. Nie. Dobra. Proszę, niech ten level się jak najszybciej kończy. Po prostu niech on się jak najszybciej kończy. Proszę was, już mam trudżeta, ja już nie chcę to grać. Ja już nie chcę w to grać. Dajcie mi to skończyć. Dobra. Moi drodzy, jedyna przewaga tego czegoś tu jest taka, że mamy tak naprawdę podział tego ekranu. Pamiętam, jak w Complete Sadze wziąłem click and dwóch playerów, to było przewalone, bo tam się ekran nie dzielił, tam już trzeba było grać. Tam już trzeba było, moi drodzy, grać. Dawaj, no co jest? Aha, nie wiem, jakieś tutaj mi super zabiłem. I tam trzeba było iść dwoma, wiecie, bo ekran się nie mógł rozjechać. W pewnym momencie na przykład po prostu już nie mogliśmy jechać dalej, tak? To było fatalne, tu przynajmniej też mamy podział, więc da się tego jednego playera zostawić, powiedzmy, i grać sobie drugim playerem, tak? Tyle dobrego, moi drodzy, tyle dobrego przynajmniej mamy z tego, ale no po prostu nie mogę sobie darować, moi drodzy. Zrobiłem ten błąd, kurde, zawsze już widziałem. Pauzuj grę i dopiero wtedy wciskaj F2, nigdy nie w czasie gry. Kurde, wiedziałem to. Tak, dawaj mi to. Wiedziałem o tym. Jak się zachowałem? Jak amator, moi drodzy, jak amator. Fajnie, że mam już True Jedi, bo to powoduje, że wiecie, teraz co mogę ginąć, tak? Bo pewnie będę ginął teraz często. Ale mam cichą nadzieję, że to będzie szybciutki level do końca. Czekaj, jeszcze jakiś bonusik. Że to będzie szybciutki level do końca. Mam nadzieję, że mogłem tu już spaść. Wiecie, no nie mam teraz trzech rąk, żeby grać trzema rąkami i Hanem i wszystkim. Więc mam nadzieję, że uda mi się już dojść tylko tym jednym hipolem tutaj do końca i skończyć ten level. No jak cię proszę, gro? Czy to się nie powinno teraz otworzyć? Mi się otwarło. Dobra, moi drodzy. Dobra, jestem Finem. O, i będzie to strzelaniowy element. Cały czas mnie w ogóle na przykład dziwi, że nie ma tu możliwości wyłączenia drugiego playera, tak? A co jakby brat musiał iść do szkoły, albo dostałby biegunki? Co, biegunki? Powiedziałby, ej, nie mogę już z tobą grać, bracie, i by sobie szedł, co? No właśnie, moi drodzy, to mnie bardzo ciekawi, czy twórcy gry mają pomysł na biegunkę z brata? No, przytul się tam. Dobra, moi drodzy. W ogóle jakiś medal jest u góry. Za co jest ten medal? Wow. Nie mogę trafić tego. Czekaj, cięć nad głową. Za dobrze się schował. Przyjdź nad głową.
przyjdźcie, bo jestem zły, że kurde, wiecie co się stało, że to się stało, co się stało, że podzieliłem ten, ale może się uda, chowaj się! Może się, moi drodzy, uda, tak? Co jest? Dawaj linkę, to szybko, szybko, szybko. A już jeszcze mogą nas zabijać, bo mamy ten. Nie jestem zły, nawet widzicie, przestałem trochę mówić przez to. No, przestałem trochę mówić, bo się tak po prostu stresuję tym przejściem teraz tego levelu. Co nie wyobrażacie, moi drodzy. Nienawidzę mnie takiej sytuacji. Kurde, jak robię coś bezmyślnie. A robiłem teraz po prostu coś bezmyślnie, tak? Gdzie jest w ogóle film? Słaby punkt, tam! Ładunki czuj, już! Dobra, jak ja to mam przejść, moi drodzy? Jak ja to mam teraz przejść? Trzeba być Czubaką teraz, tak? Aha. To teraz bądź tu mądrym, którym Czubaka się wychyla. Którym Stella? Dobra, przypadek, zrobiłem to. No jakoś numeryczną, strzałkami się poruszam, a numeryczną strzelam, tak? Ale jednak wolę układ ASD i HUJ. HUJ, dobra, nie, moi... Niezły strzał! Układ HUJ, moi drodzy, jest dla mnie perfekcyjny. Dobra, dziś tu coś musi być. I układ H. Dobra. Gdzie jest Finn? Dobra, trzeba tam muszę gdzieś podejść chyba bliżej, nie? Żeby chycić tetę. Nie, sięgnę. Finn? Gdzie jest Finn? Znów. Dobra, jak ja mam zmienić postać? Zmień się Finna. Dobra, aha, bo to się tak zmieniało, racja. Dobra, czwórką się wychylam. A co tu mam zrobić? Jaki to jest przycisk? Co jest? Nie za dobrze, moi drodzy. Czekaj, którym się wychylasz? Num 4 się wychylam, tak? I num 3 to Linka. Kurde, tu się nie da... Jak ja jedną ręką grać? Nie umiem grać jedną ręką. A tamte powinien ściskać K, ale nie mam 4 rąk, moi drodzy. Dobra, jakoś poszło, tak? Piu, piu, piu. Dobra, moi drodzy, teraz mogę wyeksterminować troszkę. Dobra, i lecimy, lecimy. Nie wiem, co zrobiłem. Zdobyłem jakiś medal, nie wiem za co. Nie mam czasu na pierdoły, jak chcę skończyć ten level. Dajcie po prostu mi skończyć ten level i dajcie mi po prostu wyjść stąd. Dajcie mi po prostu stąd wyjść. Dajcie mi po prostu stąd wyjść, kurde, skończyć ten level. Bo nie no, wkopałem się w dwie postaci, nie potrzebie. Dobra, nie, dajcie mi po prostu skończyć ten level. Po prostu jestem zły teraz autentycznie jak ten Czubaka chyba. Dawaj, wyrwij to, Czubi. Dobra, dajcie mi skończyć ten level, błagam, dajcie, to nigdy to będzie koniec. Dobra, Falma gubiła pilota. Nie, niech to nie będzie boss na dwóch, niech to nie będzie boss na dwóch. To jest boss na dwóch, moi drodzy. Nie wspominałeś, że tak blisko. To jest boss na dwóch. A ty to se gin. Nie tego się, moi drodzy, kompletnie spodziewałem. To się oczywiście domyślacie. No ciężko się w to gra. We dwóch, w sensie w pojedynkę, ale jak we dwóch. Dobra, to powinno go załatwić. Ja chcę skończyć ten level. Nie tylko dlatego, że jest zbyt długi. Jak wiecie, nie lubię odcinków 40-minutowych.
Nie powstrzymacie Starkillera przed strzałem! Kolejny droid. Okej. Dobra, drugi. Po prostu wybaczcie, moi drodzy, ale jak wiecie, jak mi coś nie idzie w grach, to się zamykam w sensie. I właśnie chyba to słyszycie. Wyrobaki. Wow. Torpedami? Serio? Także moi drodzy, chyba słyszycie to, że ja się, widzicie, trochę przymknąłem teraz. Troszkę się tu przymknąłem, bo jak coś nie idzie w grach, to kurde, ja się zamykam w sobie, tak? I właśnie macie tego obraz. Jak mi nie idzie, to po prostu siedzę cicho, nie gadam, ciężko mi się czymś skupić, bo po prostu jestem już tak zły, że mi nie idzie. No właśnie uważam, że tu mi w tej chwili po prostu nie idzie niestety, przez to, że, znaczy idzie mi, bo oczywiście ja z nią wygrywam nawet. Aj, schowało się! Oczywiście mi idzie w jakiś sposób, tak? Ale kurde, no po prostu jestem stresowany, że gram w tą dwójkę i nie wiem, co się dzieje, tak? Uciekaj, bo granat! No jestem zestresowany, że mi nie idzie tak, jakbym chciał, moi drodzy, tak? Dobra, zniszczona. Rzuć nią granatem. Moi drodzy, po prostu nie, no po prostu nienawidzę takich momentów, gdzie coś się dzieje, nie po mojej myśli. Oczywiście, bez różnicy między mnie, takie nie po mojej myśli, że coś, po prostu jest ciężkie czy coś. A jest to nie po mojej myśli, kurde, typu to, co widzimy teraz tu na obrazku, tak? Czyli po prostu, że no jest poprałem coś, bo żebym nie pomyślał z tym F2, tak? Dajcie mi skończyć ten level, błagam was, wyrwij jej te ręce! Wyrwał? Nie wyrwał, ale jest koniec chyba, końcowy filmik. Mam na imię Finn i teraz ja tu rządzę. Nie unoś się. Wiem, ja też się unoszę teraz. Zrób to. I jeb do śmieci. Nie możesz być na tyle głupi i sądzić, że będzie łatwo. Trudno się zgodzić. Odstrzelić ci to wiadro z głowy, wyłącz osłony. Poszło jednak. A co z nią? Macie tu może syp? Zgniatarkę do śmieci. Oczy. Tego. Wypuścić mnie, jak śmiesz. Tak jest, moi drodzy, tak jest. To jest koniec. Wow, super, wow. Dziękuję. Dziękujemy, moi drodzy. Dziękujemy po prostu, no bo ja pierdziu. Ależ tu był stres. Ależ tu był, moi drodzy, stres. Dzisiaj niepotrzebny stres. Absolutnie niepotrzebny. Czerwony zdobyty, to jest fajnie. I zdobyte True Jedi, to jest fajne. A mini zestaw mamy 3. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, co to jest zestatek. Nie mam bladego pojęcia, co to będzie zestatek. Może jakiś mikrofighter, bo tak trochę zajeżdżało. Może ścigać śnieżny najwyższego porządku mikromyśliwiec, no właśnie, to może być on. Fajnie są te mikromyśliwce, ostatnio na basowym kanale robię sobie czasem od święta do święta takie mikrofightersy, by je polubić właśnie, możecie zajrzeć, obejrzeć. Z wami się dzisiaj żegnam, ależ było nerwowo po prostu. Aż kurde, nie wiem, czy ten ryż mi się nie wygotował w międzyczasie, który wstawiłem. Następny odcinek na tym kanale to będzie oczywiście kłopoty nad Taul, okej? Okay? To będzie oczywiście jego Synth Undercover. A później znów Gwiezdne Wojny. Jedziemy na przemian, dopóki nie pojawi się nowa gra i troszkę namąci. A nowa gra już, moi drodzy, niebawem i to niekoniecznie będzie Skywalker Saga. O tym wkrótce. Dzięki, jeżeli byliście, zostawiliście po sobie jakiś ślad w tym filmie, a suba z dzwoneczkiem to już w ogóle. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach, także do zobaczenia. Bye!